Zaczep iść, po prostu zaczep iść. Wstyd. Znaczy się Jaskier fałszuje. O, Julian, siema. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trędowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. Nawet nie wiesz, ile czasu zajmują przygotowania. Przyjdź później. Dobra, zobaczmy, co tu masz tutaj. Złoty pierścień z szafirem, ona chce z diamentem zapewne. Rubin. O, krzyż Alzura. Z rubinem, a nie mam z diamentem. Tu coś jest? 240. No dobra, kupujemy. No dobra, sprzedamy szafir, rubin i diament. Czy chociaż mieć coś? Okej. Okay. Twoja matka puściła się z krasnoludem! Chcemy sobie cuksa. Siema. Witaj, białowłosy. Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Nie mam. Czyli lecimy za 40 orenów. Zawsze można tylko dwa razy więcej wydać niż jest podstawowa stawka. Zapowiada się ciekawa walka. Gotowy? Gotowy. Oh yeah! Oberwiesz. Uderz mnie, dziewuszko! I leżysz. Nawet mnie nie trafił. Ciota. Oh yeah, kolejni. Niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. Ale kasaj, spadaj. Dobra, ty? Chcesz oberwać, nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. No, trzeba trochę powalczyć, żeby trochę hajsu zdobyć. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Pięść mnie świeżbią. Bierz się, baba! Żadnego wyzwania? Komu by tu przypieprzyć? Żadnego wyzwania. Kamera musiała się oczywiście popsuć. Komu by tu przypieprzyć? Uderz mnie, dziewuszko! Żadnego wyzwania? Nie leżysz, panie. Komu by to przypieprzyć? Papa. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. A my, oczywiście, że wezmę. Ha, ha, ha. A jem sobie jeszcze innego cuksa. Chcę odnowić regenerację. Ty? Witaj, białowłosy. Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Tu za 40 wchodzi, dobra. Zapowiada się ciekawa walka. Gotowy? Gotowy. Oh yeah. Uderz mnie, dziewuszko! Bierz się, czy patrzy?
Komu by tu przypieprzyć? Wstyd. I leżysz. Na razie. Żadnego wyzwania? Ja ci dam wyzwanie, poczekaj chwilę. Niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. No jasne. I cukierek nam się skończył. Jemy ostatni, jemy kolejny. Kogo widzę? Toż to słynny białowłosy. Grzech z tobą nie powalczyć. Wchodzisz? No a to 100 orenów aż. Zobaczymy, jaki jest naprawdę ten słynny białowłosy. Zobaczymy. Komu by tu przypieprzyć? Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Jarec, kurde, co ty robisz? Uderz mnie, dziewuszko! Komu by tu przypieprzyć? No i leżysz. Nie jest wcale taki mocny, ha 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 ha. No niestety kamera jak zwykle się popsuła. Spuściłeś mi niezły łomot, białowłosy. Zasłużyłeś na te pieniądze. Dzięki. Odnawia nam się pasek energii. Teraz z tym będziemy walczyć. Jemy ostatniego cukierka. Hej. Słyszałem o tobie. Ponoć pobiłeś Dundę i grubego Anselma. I Hugona Beronte. Szukam godnego przeciwnika. Dobrze trafiłeś. Jestem Zelest. Zelest Mecht. Brzmi groźnie. Chcesz się zmierzyć z prawdziwym mistrzem? Ustalmy stawkę. 500 orenów. Nieobrażniętych. Nie mam 500 orenów. O, 500 orenów, co? No to nie jest. Mam ile? 350 tylko, żal. A mam pierścionek, to możemy iść do Celiny. Wiem, bardzo się cieszycie, nie? Ach, ja was dobrze znam, moi widzowie. Idziemy sobie potem na pola trochę przetrzewić szeregi... potworów. Nie będzie. No, Geralt, nie ścinaj mi. Kawał drogi przejechałem. Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. A, dziękuję. Z nieluzji są same kłopoty. Mnie to nie Celiny. Uhu. Chata Celiny. Co ty masz? Nie masz nic przeciwko, że się trochę okradnie, nie Celinka? Wódka, ser. Celinka. Tak? Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. No dobrze, dobrze, proszę. Gdzie dostałeś tę tandetę? Od dziada proszalnego czy na jarmarku świętego Grzegorza? Ale niech będzie. Pokażę Alinie, że mogę mieć każdego chłopa. Cóż. Milcz i całuj. No dobra. No dobra, coś słabo wyszło. W zasadzie Celina.
No nie kłacie, chcę sam to pogadać. Nieprawda, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. To nieprawda, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Worek. Migdały czy coś w tym stylu. Już myślałem, że to noc, to nie. Dobra, idziemy sobie dalej. Mam nasze mieczyki. Muszę zdobyć 1500 orenów. Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. Chodzą słuchy, że ukazała ci się pani. W skórze. Może jeszcze świętego Maksymiliana w Gdyni. Idziemy tu. Oczywiście roślinki. To jest chyba nowa. Przestęp. Ja, coś nowego. Co my tu mamy? Vermilion i Nigedo. Ciekawe. Zaraz. Przecież na pola. A, tu jest bezpiecznie, więc spoko. Już myślałem, bo gdzieś tutaj... Nie wiem, czy to są te rejony, czy gdzie, ale wyskakiwały tutaj takie nieprzyjemne typy. Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina? Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. Panie? Potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Sam wybierz. Zgoda. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. Ja już nie wiem, o kogo chodzi. Oczywiście kłeścik. Mam jakieś ciało, sobie zobaczymy. No i mamy nawet runę jedną. To jedną będziemy mogli sprzedać. Co to było? Jakieś łąki. To są jakieś ruiny, a są tutaj. Szkielet. Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Ciekawe. Kosz. Miał diamentowy. Wódka, chlebek, oreny. No, trochę rzeczy było.
I patrz, jak to rozwiązuje Geralt. I cztery wieki leżą po dwóch ciosach, pięknie. Wszystko zebrane. No i znów jest bezpiecznie. I tu mamy przejście na pola, na które sobie pójdziemy. Bo jestem taki fajny, że hej. Pola.